pani redaktor Janina Paradowska. Brawo! I pan profesor Janusz Majcherek. Witam również. Szanowni Państwo, bardzo proszę. Jest nam niezmiernie miło, że mimo upału panującego zdecydowaliście się Państwo podjąć trud wyprawy na ostatnie piętro Teatru Groteska, czyli sceny znajdującej się najbliżej gwiazd. I mamy do czynienia oto z dwoma gwiazdami. Zostawiam Państwa w ich towarzystwie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze, za wprowadzenie. Pani Janino, czy wchodząc na deski sceniczne teatru, odczuwa pani jakiś dreszczyk emocji, jakieś podniecenie, a może nawet i tremę, a może żal, że jednak nie została pani aktorką? Nie, już nie odczuwam tremy. Czuję się dobrze i pewnie. I jest bardzo przyjemnie. W ogóle serdecznie Państwu dziękuję, bo tak szłam tutaj i tak sobie myślę, w taką piękną pogodę, komu się będzie chciało chodzić jeszcze na spotkanie, bo właściwie wszystko sprzyja spacerom, także bardzo serdecznie dziękuję. Nie żałuję, że nie zostałam też aktorką, dlatego że to bywa tak, że człowiek ma takie pewne młodzieńcze marzenia, życie się układa inaczej. Ja po prostu uważam, że to miejsce, w którym się znalazłam, to jest takie miejsce, które chyba najbardziej odpowiada i mojemu temperamentowi. I coś tam w tym miejscu osiągnęłam, także nie mam żadnych powodów do narzekań. Panie Janusz. Rzeczywiście tak się złożyło, że i tak co owak występuje pani od czasu do czasu. Od czasu do czasu występuje, tak. Ja oczywiście nawiązywałem do tytułu książki będącego rozmową, wywiadem rzeką z panią Janiną Paradowską. To dla tych z państwa, którzy jeszcze nie mieli jej w ręku, niniejszym polecam. A chciałam zostać aktorką. Tak się nazywa i tak się zaczyna. Pani jest w gruncie rzeczy krakowianką. Urodzoną wprawdzie poza Krakowem, ale można powiedzieć, że Kraków panią kształtował, to środowisko kulturalne. Jeśli pytam o to, czy nie żałuje pani, że nie została aktorką, to w książce pani poniekąd trochę to wyjaśnia, jakie były powody. Ale pani nie chciała zrywać z środowiskiem kulturalnym, artystycznym, teatralnym. Kiedy już okazało się, zdecydowała pani, że nie będzie aktorką, chciała pani być recenzentką teatralną. No tak, i myślę, że byłoby dobrze, gdybym została recenzentką teatralną, bo pewno bym podniosła poziom recenzji teatralnej, krytyki teatralnej, której w tej chwili nie ma i cierpię z tego powodu. Rzeczywiście jest jakaś taka krytyka środowiskowa, ale też nie wyszło. Jak trafia się do zawodu dziennikarskiego, zwłaszcza w takich czasach, jak ja trafiłam, to robi się to, co każą. Kazali najpierw pisać, jaka jest cena pietruszki na straganach, bo akurat pracowałam w redakcji Kuriera Polskiego, gdzie recenzentem teatralnym był pan Jerzy Zagórski, a to wielka postać i polskiej literatury, i polskiego teatru, także gdzie mnie tam do niego. A potem tak się już losy potoczyły, że zajęłam się w którymś tam momencie polityką, która też jest teatrem i takim teatrem do opisywania. Dla mnie ciekawym. Ludzie mówią, że nie lubią, że ona jest okropna. Ja nie uważam, że jest okropna. Zawsze się dziwię, jak słyszę w takie różne oceny tego typu, że myśmy tyle osiągnęli, a bylibyśmy osiągnęli jeszcze więcej, tylko ta polityka jest taka okropna. I ci politycy są takie okropne. Tylko bez tych polityków to niestety byśmy niczego nie osiągnęli. Bez względu na to, jacy oni są, bo ktoś nam musi to życie organizować. Jednak ktoś musi mieć jakieś projekty, jakieś wizje. I myślę, że ta scena, którą opisuję w tej chwili, jest taką istotną i ważną, a teatr i tak poszedł w taką stronę takiego eksperymentu, który nie zawsze rozumiem. A to porozmawiajmy w takim razie o tej polityce, bo pani jest jedną z nielicznych, muszę powiedzieć,
obserwatorek i komentatorek polskiej sceny nomen omen politycznej, która tej polityki właśnie tak broni. Ostatnio byłem nawet świadkiem, słyszałem w radio, gdy pani bardzo się oburzyła na jakiś głos jednego z komentatorów, deprecjonująco się o polityce wyrażającego. Czy naprawdę z pełnym przekonaniem może pani tak stawić czoła tej potocznej, publicznej opinii, która no, ma o polityce, politykach jak najgorsze zdanie? Czy rzeczywiście gotowa byłaby pani bronić tej polityki i podtrzymywać taką pozytywną opinię? Znaczy, broniłabym, ale selektywnie. Trochę selektywnie. Ja polityką zajmuję się od 1989 roku. Czyli właściwie od okrągłego stołu, bo wtedy po raz pierwszy zaczęłam na stałe zajmować się polityką. Dopuszczono mnie do obrad okrągłego stołu, tam obsługiwałam ten tak zwany podstolik młodzieżowy, któremu przewodniczyli Leszek Miller i Andrzej Celiński, o który zresztą mało co nie przewrócił się okrągły stół, bo to była sprawa rejestracji organizacji młodzieżowych NZS-u i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. I ja spotkałam się w Sejmie kontraktowym, to śmiesznie, bo dzisiaj do mnie zatelefonowano z Sejmu, czy bym nie napisała takich wspomnień z Sejmu kontraktowego, bo 4 lipca będzie 25. rocznica zebrania się Sejmu kontraktowego i Senatu, bo w pełni wolnego. I okazało się, że do dziś żyje 379 spośród ówczesnych posłów. Pani marszałek ich zaprasza na to spotkanie takie okolicznościowe, żeby napisać o Sejmie kontraktowym. Ja zetknęłam się z polityką w najlepszym wydaniu, powiedziałabym, bo zetknęłam się z taką polityką, która była ożywiona. To jest takie słowo, którego się dzisiaj w odniesieniu do polityki nie używa, bo wtedy mówiliśmy o misji. Dzisiaj mówimy o cynizmie i o pragmatyzmie. Wtedy mówiliśmy o misji, bo to rzeczywiście było coś wyjątkowego. Raz, że dla mnie osoby, która przychodziła z prasy tak zwanej reżimowej, ale tolerowanej, bo ja wtedy pracowałam w Życiu Warszawy, więc Życie Warszawy miało taką opinię gazety średnio umoczonej, prawda? Jakby ona nie była nigdy na pierwszej linii frontu, czy w marcu, czy w jakichkolwiek przełomowych okresach. Życie Warszawy było taką trochę mieszczańską, z wielkim działem ogłoszeń. W związku z tym mnie było stosunkowo łatwo wejść do Sejmu, nawet w środowisko opozycyjne, ponieważ no, nie pracowałam w Trybunie Ludu, wcześniej nie pracowałam w Żołnierzu Wolności, a Życie Warszawy było taką niezłą przepustką. I muszę się trochę rozwinąć, niestety trochę dłużej muszę opowiedzieć, na to liczymy. Bo to jakby rzutuje w ogóle na cały mój ogląd polityki. I ja zetknęłam się, ja oczywiście wcześniej w Sejmie bywałam, tam przy jakichś różnych okazjach, ale pierwszy raz, że zobaczyłam z bliska całe środowisko opozycji, czyli tych 169 posłów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, a ponieważ wtedy wszystkie obrady klubowe były otwarte, w związku z tym człowiek chodził i słuchał z zapartym tchem tego, co się mówi. I słyszałam lepiej, ponieważ Obywatelski Klub Parlamentarny jako duży, bo jeszcze było 100 senatorów, 99 senatorów, bo jeden z to głosa był spoza OKP, obradował w sali kolumnowej, która ma to do siebie, że słychać wyłącznie to, co się mówi w prezydium. Natomiast z tyłu już nie. To jest jakby sala, której przekleństwem jest to, że rozkłada każdą wielką partię. Dlatego, bo ona się zbiera w klubie, w którym trudno utrzymać dyscyplinę. Dlatego na przykład Aleksander Kwaśniewski nigdy nie zbierał, jak miał duży klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, nigdy nie obradowali na Wiejskiej, tylko obradowali na rozbrat u siebie, dlatego, bo on wtedy ich sadzał, oto tak mniej więcej jak państwo siedzą, on za stołem miał ich wszystkich przed oczami i było słuchać i tam mógł ich młotkować albo w każdym razie te swoje myśli im przekazywać. Ale to było wejście w środowisko, które było legendą, które ja znam z książek, prawda, z wydawnictw podziemnych.
I trochę z okresu, kiedy Solidarności, czyli zwłaszcza ludzi regionu Mazowsze, czyli z lat 80-81. Z drugiej strony była bardzo dziwna ta tak zwana strona koalicyjno-rządowa, która była kompletnie zdezorientowana, dlatego że przepadła ta lista krajowa. I w związku z tym nie było całego kierownictwa. Zresztą to tak już tytułem pewnej anegdoty powiem Państwu, że życie Warszawy, w której pracowałam, obaliło listę krajową, o czym się mało mówi, a co staram się przekazać do historii. Pierwszym człowiekiem, który wpadł na to, że można obalić listę krajową, był mój redakcyjny kolega z życia Warszawy, Aleksander Hećko. Rzecz polegała na tym, że on był niesłychanie skrupulatnym prawnikiem i jako jeden z nielicznych przeczytał ordynację wyborczą. I przeczytał w tej ordynacji, że lista krajowa, żeby być ważna, musi otrzymać 50% głosów. O czym zapomniano, gdy uchwalano ordynację w pewnym pośpiechu zresztą, prawda, jeszcze w poprzednim Sejmie. I Alek pierwszy napisał w życiu Warszawy, że lista krajowa musi dostać 50% głosów, żeby była ważna. I pierwsze ulotki Komitetu Obywatelskiego, które pojawiły się w kawiarni Niespodzianka, bo tam był ten warszawski sztab, bo główny był na Fredry, to były powiększone do ogromnych rozmiarów ten cytat z Hećki. A potem było to, że może być ich mniej niż 65%, prawda? Bo to było jedno z głównych haseł wyborów z 89 roku i cała wielka propaganda, żeby skreślać listę krajową, z której weszły dwie osoby, czyli profesor Andrzej Zieliński na tej zasadzie, że jak kreślono takim X-em, to tam nie zawsze dojeżdżano do nazwiska Z, prawda? A i profesor Mikołaj Kozakiewicz, bo jak kreślono tak, to Kozakiewicza, który był powszechnie lubiany i szanowany, omijano, który zresztą został marszałkiem i z którym robiłam taką książkę, wywiad rzekę, byłem marszałkiem kontraktowego. Zresztą niesłychanie ciekawe, dlatego, bo Kozakiewicz był jednym z nielicznych polityków, którzy robili notatki. On z każdego dnia wieczorem robił notatki i taki był w związku z tym politykiem, który bardzo dobrze pamiętał. Ale i myśmy uczestniczyli, było nas mało dziennikarzy, było bardzo mało kamer, bo w gruncie rzeczy była publiczna telewizja. Nawet nie było na początku Radia Z, które pierwsze stworzył Janusz Wojciechowski czy RMF-u, bo to były te dwie pierwsze rozgłośnie. Czyli właściwie były media publiczne. Było trochę prasy wychodzącej z podziemia, czyli głównie z tygodnika Mazowsze, trochę z pism prawicowych, ale nas, sprawozdawców, było niesłychanie mała grupa. I myśmy po prostu normalnie rozmawiali z każdym. Byliśmy w każdym miejscu. Można powiedzieć, że jakoś tam współżyliśmy. Siedzieliśmy przy jednym stoliku. Waldemar Pawlak kochał siedzieć przy stoliku dziennikarskim. Miał 27 lat. Był dziennikarzem Tygodnika Płockiego, który w ogóle nie znał tych ludowców. Jeszcze mimo, że z ZSL-u został wybrany. I on się bardzo dobrze czuł w towarzystwie dziennikarzy i siedział właściwie przy naszym stoliku. To była zupełnie inna relacja. Ponadto mieliśmy takie poczucie, że dzieją się rzeczy niesłychanie ważne, bo jeżeli ja patrzę, jak pracowano nad planem Balcerowicza, to dzisiaj coś takiego jest niemożliwe. Ja w dziesięcioleciu uchwalenia planu Balcerowicza próbowałam trochę odtworzyć atmosferę tamtego czasu i okazało się, że nawet nie ma stenogramów. Stenogramy to są takie pisane na maszynie i przez bibułki takie jeszcze, jak się pisało przez kalkę, prawda? I tam, nie wiem, 3 egzemplarze się na maszynie wkręcało. Ale myśmy wychodzili o godzinie 1-2 w nocy, bo tak pracowały te komisje. To było prawie przed Bożym Narodzeniem i przed Sylwestrem, jak kończyło się praca. I właściwie człowiekowi dreszcze chodziły po plecach. Co to się stanie tego 1 stycznia, jak wejdzie ten plan Balcerowicza? Ja pamiętam taką moją rozmowę z Karolem Modzelewskim, bo już tak poznałam trochę tych ludzi i to życie Warszawy mi tak dawało dostęp do tych opozycyjnych również polityków, z którymi dość szybko nawiązałam różne kontakty, robiłam wtedy dużo wywiadów. I pamiętam, jak w przejściu między
salą obrad, a takim podziemnym korytarzem przechodziło się do restauracji w Nowym Domu Poselskim, Karol Modzelewski wręcz tak złapał mnie za klapy marynarki i mówi: Pani Janko, to jest niemożliwe, w tym kraju wybuchnie rewolucja, tego nikt nie zniesie. Zwłaszcza, bo chodziło o ten tak zwany popiwek, czyli o podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń, żeby zdusić inflację. No i ta rewolucja nie wybuchła, ale Modzelewski głosował przeciwko ustawie podatkowej. Był zresztą jedyny, który głosował przeciwko chyba dwóm czy trzem ustawom z pakietu. Także ja mam taką pamięć, ja mam długą pamięć i ja widzę, że ci politycy w dalszym ciągu jest. Ta polityka się zmieniła. Ta polityka się zmieniła. W tej chwili jest strasznie dużo mediów. Weszły te tabloidy, wszedł Fakt. One zmieniły, ale jest jednak taki dosyć poważny nurt tej polityki, bo czy weźmiemy, nie wiem, czy weźmiemy rząd, czy weźmiemy nawet opozycję, mogą nam się podobać wizje poszczególnych partii, mogą nam się nie podobać, ale to nie jest tak, że wszystko jest bezmyślne i że wszystko jest paplaniną. Oczywiście jest ten medialny wymiar polityki, który jest nieznośny, w którym niestety sama częściowo uczestniczę, dlatego że no to na tym między innymi polega, żeby mieć jakieś to widowisko. W związku z tym mamy te 30-40 osób, które bez przerwy biegają po tych mediach, mówią dokładnie to, co my już wszyscy wiemy, prawda? Lubią się wyrażać dosadnie, ale oprócz tego jest naprawdę zupełnie poważny nurt, który płynie, gdzie się pracuje, lepiej lub gorzej, ale są bardzo ważne komisje. Jest choćby ta Komisja Finansów Publicznych czy Skarbu Państwa, tylko nikt o tym praktycznie nie słyszy. Ale to pani Janino, jeżeli wolno się przez chwilę nad tym zatrzymać, bo mówi, używa pani nawet takiego określenia jak widowisko, czy widowiskowość, teatralność, że to jest jakaś gra, mówimy scena partyjna czy scena polityczna. To są te wszystkie analogie, które pokazują teatralizację polskiej polityki. I jeden z podstawowych zarzutów jest taki, że to jest za dużo tej teatralizacji, że to jest wszystko kreacja, że to są wykreowane role, wykreowane i starannie opracowane scenografie, że w zasadzie dzisiaj polityk jest produktem pewnej, no, nadużyciem byłoby stwierdzenie artystycznej, ale kreacji. No jest, oczywiście jest produktem marketingu politycznego w dużej mierze, bo to jest to, co się rozwinęło. Ale to, znaczy, myślę, że to jest nieuchronne, że to jest chyba wszędzie. Ale ważne jest też, do czego ten marketing polityczny jest używany. I jak jest używany. Bo my oczywiście, żeby było widowisko wymaga oglądalności. Społeczeństwo przywykło do tego, że po prostu musi być ostry spór, musi być konflikt, bo nauczyliśmy się, że istotą demokracji jest konflikt, prawda? Tylko że różnie możemy ten konflikt sobie wyobrażać. Nie musi to być od razu konflikt na to, żeby kogoś unicestwić, żeby dotknąć osobiście. Polityka zaczęła się zmieniać. Robert Krasowski w swojej książce takiej opisujący zmierzch elit post-PZPR-owskich napisał, że wszystko złe zaczęło się z wejściem Lepera i z tym słynnym zdaniem to już w Wersalu nie będzie. To się zaczęło łamać trochę wcześniej, już końcówka Sejmu Kontraktowego i tak ściganie tak zwanej afery alkoholowej trochę łamało taki pewien konsens wokół tego, że trzeba przeprowadzać zmiany bez względu na to, czy my te zmiany oceniamy dzisiaj dobrze czy źle, ale w każdym bądź razie była taka wola zmian. Ona się potem załamała. Potem Leszek Miller z tym swoim takim typem opozycyjności totalnej niesłychanie, nie bo nie, prawda? To bardzo zniszczył tę politykę. Potem był szereg, znaczy ja ciągle mam takie wrażenie, że nie doczekało się poważnej analizy niesłychanie ważny moment dla polskiej polityki, czyli wejście w obieg publiczny prawdziwego tabloidu, czyli Faktu. Bo wtedy o polityce zaczęliśmy mówić zupełnie innym językiem.
zaczęliśmy mówić bez cienia szacunku dla kogokolwiek, nawet dla ludzi, którzy wymagają szacunku. Bo mamy polityków wielu, którzy wymagają szacunku i mamy takich, którzy szacunku nie wymagają. Ale oni po prostu, mając w pamięci doświadczenia zagraniczne Blaira, mając w pamięci doświadczenia niemieckie, po prostu poddali się tej fali. To było dość przerażające, jak się obserwowało z bliska, jak na każde życzenie dziennikarzy Faktu biegło dużo polityków, powiem, którzy spełniali każde życzenie. Oddajecie krew? Pisze. Posłowie mają dzisiaj oddawać krew. Stawiał Fakt karetkę pogotowia, czy taką do pobierania krwi przed Sejmem i posłowie natychmiast ustawiali się w kolejce, że oddają krew. Bo prawda? Kto nie oddał, to absurdak. Proszę? Kto nie oddał, to łajdak. A kto nie oddał, to łajdak, oczywiście. Te mile premiowe, samolotowe oddajemy. Trzynastki oddajecie, trzynastki, wszyscy oddają trzynastki. Skutek jest taki, że tam posłom trzynastka nie jest potrzebna, natomiast urzędnikom marnie wynagradzanym by się często przydała. I właściwie potem się zaczęły się te ustawki, czyli flirt, prawda, z tabloidami, który niesłychanie odmienił politykę. A ponadto od razu zaczęło się mówić wprost, ten jest złodziej, ten jest przestępca, ten jest cwaniak. Wszystko zaczęliśmy przeliczać na najniższą emeryturę czy na płacę podstawową i po prostu popłynęła taka fala populizmu. Rozmnożyły drugi taki ważny proces, który temu towarzyszył, to był rozwój mediów elektronicznych. Polska jest za małym krajem i za mało się w niej dzieje, żeby istniało w niej tyle kanałów informacyjnych, ile istnieje. Ja pamiętam, jak Maciek Wierzyński wrócił ze Stanów Zjednoczonych i Mariusz Walter, który wtedy był szefem TVN-u, poprosił go, żeby oglądając ten TVN24, zrobił mu taką analizę, na ile w Polsce możliwe jest stworzenie i utrzymanie takiego kanału, jakim jest CNN. I pamiętam dosyć dokładnie, bo rozmawiałam z Wierzyńskim na ten temat, jak on w tym opracowaniu dla Waltera napisał, że Polska jest za małym krajem, nie ma tyle wydarzeń, natomiast przy całej sile TVN-u, który zresztą powstawał jako nieduża stacja, nie ma pieniędzy na taką liczbę korespondentów zagranicznych, prawda? A dzisiaj tych telewizji mamy mnóstwo i w związku z tym polityka w coraz większym stopniu jest operacją logistyczną, a nie merytoryczną. Logistyczną w tym sensie, że ważne jest, żeby polityk zdążył z jednego studia do drugiego, żeby przejechał, żeby nie było korka w Warszawie na drodze, prawda? On już przyjeżdża na ogół pomalowany, także już nie musi iść nawet do charakteryzatorni. I to ja zresztą sama też to mam, że stoję i patrzę na zegarek i mówię, no jeszcze go nie ma. Dzwonimy, tak, on już jedzie, już wyjechał z Polsatu, prawda? I za chwilę nie Ale wiem... Ale dzisiaj pani Aino, pani nie ma już żadnego spotkania po tym naszym. Nie, to nie ja jeżdżę, to oni to jeżdżą. To oni, ja mam rodzinne spotkanie, oczywiście, bo ja jestem z Krakowa i mam tu rodzinę. Także, ale jestem do Państwa dyspozycji. Grzegorz Miecugow, także... jeżeli wolno się wtrącić. Grzegorz Miecugow, bo to, ja myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek. Grzegorz Miecugow, kolejny krakowianin zresztą, kiedyś powiedział wprost i to zostało potem przedmiotem dyskusji. Mamy taką politykę, jakiej sobie publiczność życzy. Bo z tego, co pani powiedziała, można by wywnioskować, złośliwi mogliby wywnioskować, polską politykę zepsuli dziennikarze, albo powiedzmy pewna kategoria dziennikarzy tabloidowych, którzy no, stworzyli, wykrowali pewien rodzaj przekazu medialnego. Ale Grzesiek Miecugow powiada, polscy odbiorcy, widownia, elektorat, czy jak tam chcemy nazwać, no po prostu tego chcą. Mają to, czego chcą. Polityka jest u nas tak przedstawiana, jak sobie tego odbiorcy życzą. Trochę tak to jest, dlatego, bo rządzi wszystkim oglądalność. I to wiadomo, jeżeli... Pamiętam chyba 2 lata temu przeglądałam takie rankingi oglądalności TVN24 i tam okazało się, że najwyższą oglądalność miała rozmowa
1 200 000. To jest w ogóle w TVN24 nieosiągalne praktycznie. Miała rozmowa Moniki Olejnik z Beatą Kempą, która, przepraszam, nie jest potentatką myśli politycznej, prawda? W żadnym przypadku, ale się pokłóciły, nie? I zresztą w niedzielę, jak otwieram internet gdzieś tam koło godziny 12, pierwszej, zawsze pierwsza wiadomość jest awantura Olejnik. Prawda? To tam, znaczy temat może być różny, prawda? Ale ważne, żeby była awantura. Ale ja myślę, że ja bym nie powiedziała, tu dużo różnych procesów na to się nałożyło. Nałożyło się tak, że ludzie mają mniej czasu. W związku z tym czytają coraz krótsze teksty, albo przestają czytać, bardziej rzucają okiem w internet, który jest na straszliwie niskim poziomie. My nie mamy w tej chwili ani jednego porządnego serwisu internetowego, prawda? Bo w internecie chodzi o to, żeby kliknąć, żeby otworzyć. Ja myślę, że my jesteśmy ciągle w takim przeciągu, kiedy jeszcze nie ukształtowały się bardzo, dopiero w tej chwili zaczyna nam się rysować podział na przykład na tygodniki opinii i te, które już nie są opiniotwórcze. Wypadają niektóre, prawda? Wprost wypada w tej chwili z funkcji opiniotwórczego, zostaje Polityka i Newsweek. Mamy też podział plusy dla prawicowego odbiorcy, oczywiście tam te dwa prawicowe, ale dramatycznie spadają ich nakłady, także nie wiem jak oni zostają. Ja ciągle mówię, że my jesteśmy w przeciągu i że to jest 25 lat i że strasznie trudno, trochę wpadaliśmy ze skrajności w skrajność i w związku z tym ja zawsze mówię, że trzeba uzbroić się w pewną cierpliwość i trochę to przetrwać. I trochę to przetrwać, bo jednak ten poważniejszy nurt też się przebija. My mamy w tej chwili coraz więcej bardzo poważnych dyskusji, bardzo poważnych debat. One jeszcze nie docierają do szerokiej opinii publicznej, dlatego, bo one są nudne, prawda, jeszcze ciągle. Partie żyją hasłami i tak jeszcze trochę będą żyły, dlatego, że też czas jest taki, że ciągle w tym kraju dokonuje się jakichś zmian albo się ich nie dokonuje. No, w każdym razie tu jest bardzo wiele rzeczy jeszcze do zrobienia i ja w związku z tym nie dramatyzuję. Znaczy ja nie lubię współczesnego dziennikarstwa, mi się ono nie podoba, ale ja już uznaję, że ja jestem z trochę innego świata. Ja jestem, bo na przykład ja zrezygnowałam z uczenia warsztatu na studiach dziennikarskich, bo ja nie wiem, co to jest dzisiaj warsztat dziennikarski. Wie pan, panie Januszu, co to jest też warsztat? Też mam wielki problem, staję czasami wobec takiego wyzwania, że mi proponują poprowadzenie jakichś takich kursów dla studentów dziennikarstwa. Takie teksty, jakie teraz się drukuje, to w reżimowej prasie komunistycznej mnie by tego nikt nie wpuścił na łamy, bo by powiedzieli, dziewczyno, weźże idź zbierz materiał, no. Wejrze, rusz się z tej Warszawy, oderwij się, nie czytaj, nie rób tekstu, że przeczytasz 3 gazety i piszesz 4, prawda? Więc to jest, no ale taki jest czas, ale też widzę, że pewne formy odżywają. On na razie się, reportaż odżywa fajnie po takim okresie upadku. W tej chwili nawet w formach książkowych, bardzo ciekawych, no. Ale no wszystko wymaga czasu. No, ja ciągle mówię, że żyjemy w przeciągu. Ale to, że poważne dziennikarstwo ma się dobrze, to świadczy choćby to, że Janina Paradowska dostała tytuł dziennikarza roku, więc pokazuje to, że doceniają pracę poważnych rzetelnych. To jeszcze wtedy było dziennikarstwo. Ja się do czegoś pani przyznam przy świadkach. Mianowicie jakiś czas temu z miesięcznika Press, takiego branżowego, zwrócili się do mnie, żebym napisał taki felieton o moim warsztacie dziennikarskim, jak ja uprawiam dziennikarstwo. Ponieważ byłem trochę zdezorientowany, czego oni ode mnie oczekują, niech pan sięgnie do poprzedniego magazynu Press, tam Janina Paradowska napisała swój felieton na temat tego, jak ona swoje dziennikarstwo pojmuje, jak je uprawia. No i sięgam tam, tytuł tego brzmi tak, Bywanie i notes. I potem jest opis tego, jak to Janina Paradowska bywa wszędzie i notuje wszystko. No a wszędzie, to znaczy w Sejmie, właśnie na tych komisjach, podkomisjach i wszystko notuję. I wpadłem w panikę, no bo ja tu siedzę w Krakowie i co ja mogę temu przeciwstawić? Jeszcze tylko dokończę. Ja zrobiłem oczywiście, jak w takich przypadkach bywa, cnotę ze słabości. Napisałem,
dystans i namysł, że ja nigdzie nie bywam, bo ja w Krakowie i ja z daleka. Super. I w związku z tym, pani Aina, ja się o to spytam. Jak pani to wytrzymuje? Znaczy, przecież te komisje i podkomisje to są strasznie nudne, a rzeczywiście nie, nie robi pani wrażenie, że pani, i tak mówią o pani, że pani nie tylko na komisjach sejmowych jest, a że pani na podkomisje chodzi. Znaczy teraz już trochę mniej, ale rzeczywiście chodziłam wszędzie. Notes to w złym znaczeniu, notes z telefonami. Mhm. Notes z telefonami jest niezmiernie ważny, bo trzeba mieć kolekcję telefonów. Znaczy ja mam, myślę, że chyba mam wszystkie telefony i taką zasadę, że jeżeli na przykład ktoś zostaje z premierem, to już nie dzwonię. To dzwonię do sekretariatu, już nie na komórkowy, prawda? Czasem wysyłam SMS-a, jak mi się coś nie podoba. Ale w każdym razie ale to trzeba mieć 25 lat kontaktów i pewien rodzaj zaufania, prawda, które człowiek tam zdobywał. Natomiast ja rzeczywiście przez całe lata chodziłam wszędzie. Teraz chodzę już coraz mniej, dlatego że raz, że już nie mam czasu, już trochę czym innym się zajmuję. Więcej polityków przychodzi do mnie, ponieważ no, mam i telewizyjne audycje, i telewizyjne, i radiowe. Ja po prostu nie umiem, ale chodzę i po tych gabinetach i rozmawiam za to z różnymi ludźmi, dlatego że nie da się polityki robić w oderwaniu od rozmowy z człowiekiem. Ja muszę zrozumieć, poczuć, o co temu politykowi chodzi. Ja zresztą miałam takie, ponieważ zdarzyło mi się w życiu, że dwa razy niechętnie kierowałam działem politycznym, bo ja nie jestem typem osoby, która się nadaje na stanowiska. Ja nie lubię żadnych stanowisk. Nudzi mnie czytanie i poprawianie cudzych tekstów, ale dwa razy byłam w życiu Warszawy, a potem w polityce byłam kierowniczką działu politycznego. Ale wysyłałam dziennikarza, ale ponieważ wszędzie chodziłam, więc szłam też na tę konferencję, żeby posłuchać. I muszę powiedzieć, że w 60-70 przypadkach po prostu jak dostawałam tekst, to miałam wrażenie, że byliśmy na zupełnie różnych konferencjach prasowych. A teraz niedawno przeczytałam nawet tekst takiej dziennikarki bardzo znanej dzisiaj, która u mnie debiutowała w tym dziale politycznym w życiu Warszawy, bo u mnie dużo ludzi debiutowało, na przykład Kazimierz Ujazdowski był moim, przynosił mi teksty, które mi się słabo nadawały wtedy do druku, nie mogłam się była poznęcać. Nie, a i ona właśnie opowiada, jak to ona strasznie cierpiała w tym życiu Warszawy, bo tam taki brak profesjonalizmu po tym reżimie panował. I takie głupstwa opowiada, a przecież ja ją, ona nie potrafiła mi napisać sprawozdania z komisji sejmowej. No, to jest po prostu, no, trzeba mieć pewną umiejętność syntezy, spojrzenia na to, co jest ważne, co nie jest ważne. Z tym, że dzisiaj ten warsztat się zmienił. No, wtedy no, nie było internetu, nie było tylu tych kanałów informacyjnych, które wszystko transmitują na żywo, prawda? No trzeba było być. Trzeba było być, ale to też nawiązywało, dawało relacje takie międzyludzkie. Także ja na przykład dziś nie mam problemów, żeby zadzwonić do polityka i powiedzieć i zadać 3 czy 4 pytania. I mam też tę pewność, że mnie będzie ściemniał. To znaczy, wiem, kiedy będzie ściemniał, prawda? Wiem, no, kiedy, bo no, czy, no, to człowiek ma jednak pewną intuicję, jak zada. I wiem, czego mi nie powie. Oczywiście to już nawet nie zadaję tych pytań, bo wiem dokładnie, na jakie pytania mi odpowie. Ale no, to jest ileś tam lat pracy. Ale to no. My się oczywiście domyślamy, że jak pani rozmawia z politykami, to oni nawet nie próbują pani ściemniać. To tacy nie próbują. No tak? Każdy próbuje, na tym ten zawód. Ale w związku z tym muszę powiedzieć, nurtuje mnie jedna też wątpliwość i jedno pytanie. Mianowicie, no pani zna wszystkich. Faktycznie ten notes to oznacza, że pani zna wszystkich. Czy nie czuje pani jakiegoś dyskomfortu? Czy nie ma z tym jakiegoś problemu, że skoro pani ich wszystkich zna, no żeby też krytycznie o nich napisać. Żeby to, że to jest często także do bliska znajomość, powiedzmy, że jest pani z nimi po imieniu. Czy to pani jakoś nie krępuje? Czy nie tworzy dyskomfortu w krytycznej analizie ich zachowań, ich działalności politycznej? Generalnie to ja jestem z bardzo małą liczbą osób po imieniu, nawet w mojej redakcji. Jestem, nie wiem,
z kilkoma osobami po imieniu. Ja bardzo trudno przechodzę na ty, także... Ale zna pani właściwie wszystkich najważniejszych polityków w Polsce. Nawet jeżeli to nie jest znajomość polegająca na mówieniu sobie przez ty. Ale pani z nimi bardzo często się kontaktuje, rozmawia. Nie ma potem pani jakiegoś takiego poczucia dyskomfortu, gdy pani o nich krytycznie pisze? Byłabym, kłamałabym i ściemniałabym, gdybym nie powiedziała, że czasem człowiek ma takie poczucie dyskomfortu. Dlatego, bo niektórych ceni bardziej, niektórych ceni mniej. Ja widzę, że robi głupstwa. Ja na przykład mam wielki sentyment do Andrzeja Celińskiego, którego jakoś tak od lat znam, prawie się zaprzyjaźniliśmy w tym sejmie kontraktowym i właściwie przegadałam z nim wiele spraw i w wielu sprawach mnie się radził, no, ale robi głupstwo za głupstwem. No i rzeczywiście zapraszam go i czasem gryzę się w język, żeby mu nie zadać jakiegoś pytania, prawda? Ja się nie boję pisać krytycznie, no bo to nie ma... O bliskich sobie ludziach? Znaczy ja nie uważam, żebym w polityce miała ludzi bliskich. Ja mam w Znaczy to jest zawód, który ja uprawiam, ja wśród tych ludzi bywam. Ja też się nie obrażam, jak koledzy dziennikarze mówią, czy piszą o mnie źle, prawda? Mimo, że z nimi na co dzień tam jakoś rozmawiam, chociaż tak się stało, że w tym środowisku coraz mniej ze sobą rozmawiamy. Dla mnie to nie jest dotkliwe. Ponadto tak, no każdy z nas z piszących ma pewien zespół poglądów. No. I ten zespół poglądów także jakby przypisany jest do jakiejś tam opcji politycznej, prawda? No to jest normalne. To jest, no to ja nigdy nie będę wielbicielką Janusza Korwin-Mikke, którego znam zresztą z życia Warszawy z lat 80., bo przychodził młody człowiek w muszce z taką teczuszką po oficyna liberałów i rozdawał nam te swoje liberalne wydawnictwa, które gdzieś tam nielegalnie drukował. Był miłym człowiekiem. Młodym, z którym się fajnie rozmawiało wtedy, no ale nie będę nigdy wyznawczynią jego poglądów, a już zwłaszcza od czasu, jak widziałam, jak z Macierewiczem pisał uchwałę lustracyjną w 92 roku, co mu zapomniano jakoś i czego mu się nie wypomina. No, nie będę w tej chwili mówić, że podoba mi się to, co mówi Jarosław Kaczyński, czy to, co robi, mimo że proponowano mi, żebym była rzecznikiem rządu Jana Olszewskiego i proponował mi to Zdzisław Najder jak najbardziej oficjalnie w oficjalnej rozmowie w Pałacu Sobańskich, a Jarosław Kaczyński chciał, żebym przyszła i została u niego kierownikiem działu politycznego w tygodniku Solidarność, który objął po Tadeuszu Mazowieckim. Moje kontakty z politykami są dosyć skomplikowane, powiedziałabym, w zależności od okresu. Te przykłady wydają się o tym świadczyć. Ja na przykład uważałam, że powstanie Porozumienia Centrum, co bardzo zwalczało Adam Michnik, z którym zresztą skądinąd się przyjaźnię i przyjaźniłam się wtedy, było sensownym ruchem tworzenia partii chadeckiej. I mnie się ta deklaracja do dziś podoba, jak ją czytam, prawda? I stąd między innymi oni uważali, że ja jestem ich, nie? Tylko, że najgorsze jest to, że jeżeli się spotyka typ polityka, który uważa, że jeżeli w pewnym momencie ja się utożsamiam z czymś, to jestem ich, prawda? Ja nie chcę być niczyja. Ja mam swoje poglądy. Mam swoje poglądy na temat tego, co robi pan premier Donald Tusk. Mimo, że z Jurkiem Baczyńskim napisaliśmy jedną z pierwszych książek o liberałach i że z tym środowiskiem jestem autentycznie zaprzyjaźniona. Także dlatego, że mój mąż był wiceministrem między innymi w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Więc to są również relacje takie typu towarzyskiego. Ale ja się nie boję Tuskowi wygarnąć. I publicznie, i niepublicznie, prawda? Właśnie wczoraj dzwoniłam do Grasia, żeby mnie umówił, bo mówię, że tyle mi się zebrało, że po prostu muszę pójść i wreszcie powiedzieć. Będziemy z niecierpliwością czekać, jak to się ukaże, jak to pani go tam potraktowała, jak on sobie z tym poradził. Ale wspomniała pani też o tym, że bywają krytyczne głosy pod pani adresem ze strony środowiska.
I po tym, co pani powiedziała przed chwilą, no to jeden przynajmniej z takich krytycznych głosów muszę zacytować. Zresztą zadany we wspomnianej przeze mnie książce przez Martę Stremecką, kolejną krakowiankę, dokładnie mówiąc wadowiczankę, która ten wywiad z panią przeprowadziła. I ona wprost pyta, no, że zarzucają pani, że obraca się pani w salonie albo że pani jest salonową dziennikarką. Na co, cytuję, pani jej odpowiada, tak, jestem salonową dziennikarką. I bardzo sobie ten salon cenię. Tak. No więc... Tak, ja rzeczywiście uważam, że... Niektórzy będą to uważali, mimo jak słyszę oklasków, że to jest jednego obrazoburcze. Że określenie salon mnie nie obraża. I ja uważam, że nieszczęściem tak zwanych niepokornych jest to, że im Jarosław Kaczyński nie stworzył salonu. I oni z tego powodu cierpią. Ja nie żartuję. To jest taka sprawa poważna. Rzeczywiście ja mam takie poglądy centrowe i w związku z tym ja jakoś lepiej zawsze przyjaźniłam się w takim sensie politycznym, utożsamiałam się też, jak pracuję w polityce od 91 roku, która zawsze była taka liberalno-lewicująca, centrowa i wokół tych poglądów stworzył się pewien krąg ludzi, którzy nazwano salonem. Wystarczająco długo pracuję w dziennikarstwie, w całym tym 25-leciu jestem gdzieś tam na tej pierwszej linii, w związku z tym jestem osobą znaną, rozpoznawalną i tak się ułożyło, że funkcjonuję w pewnym kręgu ludzi. Natomiast wytworzył się, co jest niedobrego w tym wszystkim, że kiedyś myśmy się różnili między sobą, ale myśmy ze sobą rozmawiali. Ja pamiętam na początku gdzieś właściwie do afery Rywina. Ja uważam, że takie podziały w środowisku i że salon, nie salon, zaczęły się od afery Rywina. Że to był pierwszy moment, kiedy część koleżanek i kolegów uznała, że może skoczyć Michnikowi do gardła. Że afera Rywina jest tym momentem, kiedy można zacząć walczyć z Gazetą Wyborczą. Z różnych powodów. Ja miałam do tego dystans, ponieważ tak, nigdy nie ubiegałam się o pracę w Gazecie Wyborczej. Nigdy nie pracowałam w Gazecie Wyborczej, nie byłam pieszczoszką Gazety Wyborczej, bardzo mało tam publikowałam. Nigdy Gazeta Wyborcza u mnie tekstów nie zamawiała, w związku z tym nigdy mnie też z roboty nie wywaliła. Natomiast był krąg ludzi, którzy czuli się związani z tym środowiskiem opozycyjnym i nie znaleźli się w Gazecie Wyborczej, bądź w różnym okresie, skutkiem różnych konfliktów, odchodzili z gazety i czuli się coraz bardziej sfrustrowani. I czuli się coraz bardziej sfrustrowani, tym bardziej, że nie udawały się żadne tak zwane prawicowe inicjatywy prasowe. Ja pamiętam, jak rodził się bardzo piękny tygodnik Spotkania. Ja nie wiem, czy pan pamięta. To Maciek Iłowiecki. Zresztą to był na bazie jeszcze opozycyjnego z czasów komunistycznych ale środowiska. To Francuzi dawali na to pieniądze. Maciek Iłowiecki był początkowo, miał być naczelnym. Chyba był przez pewien czas naczelnym. Padło. Piotr Wierzbicki, z którym zresztą przyjaźniłam się przez bardzo wiele lat, zakładał ten Nowy Świat. Też mnie tam ciągnął, żebym poszła do tego nowego. Też to padło. Po prostu życie Warszawy, które przejął Wołek z Wójcickim. Ja odeszłam, jak oni wygrali przetarg na życie Warszawy, bo wiedziałam, czym to się skończy. Padło. Po prostu coś takiego jest, że jednak w tym okresie, w pierwszym okresie przemian utrzymywała się na powierzchni prasa, powiedziałabym, liberalna, lewicowo-liberalna, jakbyśmy ją tam nie nazwali. Dopiero właściwie po katastrofie smoleńskiej udały się inicjatywy tak zwane prawicowe, czyli w sieci uważam, że, ale one też w tej chwili, no i Gazeta Polska, która zawsze była takim oddzielnym, ale też dopiero po katastrofie smoleńskiej nabrała wiatru w żagle. Ale kiedyś do mnie zadzwonił Tomasz Sianecki z TVN-u, że znalazł taką audycję, gdzie
z TVN-u czy z TVN24, nie wiem, być może z TVN-u, może jeszcze nie było nawet wtedy TVN24, gdzie uczestnikami dyskusji jest Wilstein, Ziemkiewicz i ja. I zapytał mnie, czy moglibyśmy się spotkać w tym składzie tak i podyskutować. Ja mówię, panie Tomku, no spotkać byśmy się mogli, bo ja się mogę spotkać, tylko po co? Tylko po co, skoro my nie przyjmujemy argumentów, prawda? Jakby jest ściana i to już nie ma dyskusji. Kiedyś ja pamiętam jeszcze, jak Wolna Europa się przeniosła do Warszawy, miała swoje studio. Prawie bez przerwy chodziłam tam z Wilsteinem, Ziemkiewiczem. Ziemkiewicz prowadził bardzo długo program w Radiu Tok FM, prawda? I dopiero wtedy, kiedy bardzo ostro zaatakował Michnika Agora, bo jest współwłaścicielem tej stacji, to nic dziwnego, że się tam z nim rozstała, to odszedł, ale bardzo długo jakby ta rozmowa między nami była zupełnie normalną rozmową, mimo tego, że mieliśmy inne poglądy na szereg różnych spraw. I powrotu do tego już nie ma? Moim zdaniem nie ma. Moim zdaniem w tej chwili nie ma, dlatego że te podziały są niesłychanie głębokie, one są emocjonalne i ponadto są podbudowane emocjami. Czyli, bo w polityce emocje są jak najbardziej w porządku, w polityce okej. Natomiast ja uważam, że dziennikarstwo powinno być chłodniejsze. Że emocje w dziennikarstwie nie są rzeczą dobrą, ponieważ one nas sprowadzają na manowce. Ja nie lubię manifestów. Ja nie lubię pisania manifestów i są takie teksty, których ja bym po prostu nie potrafiła napisać. Bez względu na to, czy one pochodzą z prawej, czy z lewej strony, ale jakiś taki patos, górnolotne porównania. Tak, ponadto mam ten warsztat, mam takie elementarne poszanowanie dla faktów, a dzisiaj tego nie ma. Także po prostu stało się tak, że dziennikarstwo za bardzo utożsamiło się z pewnymi nurtami politycznymi i to jest niedobre, bo w związku z tym tracimy ogląd całości, bo my na przykład wiemy, że w sieci to jest PiS, prawda? Że tam do rzeczy to też tam oni będą lawirować, że niby na prawo i na lewo, no szkoda. Polityka, no to już bardziej będzie, że Platforma i czy tam część u nas redakcji, no to tam starsza to oczywiście, że będzie, że SLD, chociaż u nas jest strasznie dużo PiSu okazuje się też, nie? Tylko, że jakby, no jak człowiek jest na pewnym, bo my robimy takie głosowania zawsze. Prawybory takie, tak? Takie prawybory sobie robimy. Okazuje się, że PiSu też u nas jest dużo. Tylko jakby na pewnym poziomie dziennikarstwa, to człowiek to zaczyna oddzielać. A propos jeszcze salonu i możliwości debaty. Salon polityki kiedyś gościł w Jaszczurach. Czy jest jakaś nadzieja na reaktywację tej idei? Znaczy ja uważam, że nie ma sensu reaktywować. Znaczy tak, była inna polityka i byli ciekawsi politycy. Właściwie wszyscy ciekawi byli u mnie w salonie. Łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, z Lechem Kaczyńskim, wszyscy. Tutaj w tych Jaszczurach byli właściwie wszyscy. To było 50 parę wydań i już potem jakoś tam się popsuły stosunki z Jaszczurami. Trochę próbowaliśmy to w piwnicy pod Baranami reaktywować 3 czy 4 razy w nieco innej formie, także we współpracy z telewizją, między innymi Jarosław Kaczyński tutaj przyjeżdżał wtedy, bo pamiętam jak Leszek Wójtowicz śpiewał mu Nie pragnę wcale byś była wielka, tak, od morza do morza, tę słynną swoją litanię i Jarosław Kaczyński był bardzo, bardzo wzruszony. Ale pewne formy się przeżywają i wydaje mi się, że w tej chwili już, no, że nie ma sensu. My prowadzimy nieco inne takie kulturalne ogrody w Elblągu, gdzieś od czasu do czasu jakieś spotkania, ale ja myślę, że już, nie wiem, niektórzy politycy być może byliby atrakcyjni, ale no kto jest dzisiaj atrakcyjny? No, oni robią swoje. No Macierewicz to wiadomo, że będzie gromadził tłumy, prawda? No przyjdą wyznawcy. Nie, to nie będzie żadnej dyskusji. No.
Już jakby nie widzę sensu w tym, bo nawet nie robimy tego, nawet czasem warto robić wokół problemów. Jeżeli pojawia się problem, ja potem robiłam takie, w okresie afery Rywina robiłam takie, ale to już w Warszawie na temat ustawy medialnej i słuchajcie, i wygrałam kolejny zakład, że do końca kadencji nie będzie nowej ustawy medialnej. Tak już drugą kadencję Sejmu się zakładam ze wszystkimi ministrami kultury, tylko z Rojewskim mi umknie, bo pojedzie do Brukseli, ale chyba wyegzekwuje. Skoro się zgadało o jaszczurach, to można zacytować, tam wszystko się zaczęło. Właściwie w jaszczurach się zaczęło i rzuciła pani te jaszczury dla restauracji sejmowych, Kraków dla Warszawy. My to trochę tutaj w Krakowie pokutujemy z tego powodu, że właśnie wszystko się tak bardzo scentralizowało, że jak cię nie ma w Warszawie, to nie istniejesz, że wszystkie stacje telewizyjne, że główne media, że właśnie praktycznie wszystkie gazety i tygodniki. Przecież Kraków był kiedyś stolicą polskiego dziennikarstwa. Ja już nie sięgam czasów Mariana Dąbrowskiego i Kaca, no ale tu wychodził Przekrój, tu wychodził Tygodnik Powszechny. Teraz wszystko się przeniosło do Warszawy. Kto przeszkadza? No jest RMF. Nie, no prawda jest taka, że na przykład dziennikarstwo polityczne może się rozwijać w Warszawie, dlatego, bo tam się toczy polityka. No, ono, bardzo jest trudno pracować mieszkając w Krakowie, ale ja rozumiem, że... Wiem coś o tym. Proszę? Wiem coś o tym, jak trudno jest. No właśnie, no, bo to jest zupełnie inne pisanie. To jest zupełnie... Warszawa ma nieco inny rytm, ma taki strasznie pospieszny też ten rytm. Kraków ma szereg różnych innych zalet. Dla mnie nie ma pracy w Krakowie. Dla mnie nie ma pracy w Krakowie. No co ja bym tutaj mogła robić? No, mogłabym pisać tak, że przeczytam sobie trzy gazety, zajrzę do internetu i coś tam napiszę, ale no... Smutne to. No nie, no bo tu nie ma Sejmu, no nie ma rządu, nie ma tych konferencji, nie ma tego wszystkiego. Chociaż dzieje się mnóstwo ciekawych, różnych innych rzeczy, no ale tak samo nie ma dla mnie pracy w Poznaniu, nie ma dla mnie pracy w Gdańsku, prawda? Bo są różne zawody. No tutaj, nie wiem, kiedyś było miejsce pracy dla fantastycznych aktorów, prawda? O, i gdyby przykład, pani została, prawda, aktorką, to w Krakowie teraz, mogłaby teraz pani może, się spełnić. Teraz to już może też trochę coraz mniej, bo tak nie wszystko rozumiem. Także to jest normalne. A też ja mam takie poczucie, że Kraków trochę marnuje swoje szanse. To znaczy, dla mnie takim dość przejmujący jest ten przykład tej olimpiady i tego referendum. Dlatego, że ja byłam bardzo krytyczna wobec pomysłu organizowania olimpiady w Krakowie. Ale potem zaczęłam więcej czytać na ten temat. Mówię, jak się wypowiadam, to no niechże ja wiem, o czym ja mówię, prawda? Bo to tak strasznie lubimy, ja nie znoszę instynktu stadnego. Ale powiem uczciwie, że gdybym miała prawo głosowania w Krakowie, to bym głosowała 4 razy tak. I uważam, że Kraków zrobił straszny błąd i zrobił sobie koszmarnie zły wizerunek. Dlatego, że ja natychmiast, ponieważ ja wręcz obnoszę się w Warszawie z tym, że ja jestem z Krakowa, to ja natychmiast zaczęłam słyszeć komentarze. No i co ty, krakowianka, jesteś? No im się przecież nic nie chce, nie? No nawet nie spróbowali. Czy ty sobie wyobrażasz, że Warszawa by powiedziała, że nie? Przecież zrobili euro, wszystko, no żeby chociaż spróbowali. I ten wizerunek mnie boli, muszę powiedzieć, dlatego że Kraków sobie z tym zrobił wizerunek miasta, które nawet nie chciało spróbować, które z góry uznało, że nie potrafi. I wie pani, no to nie było aż tak, bo ja się temu przyglądałam, jak to wyglądało, jeżeli idzie o finansowanie. Rozmawiałam z wieloma osobami, także w Warszawie, które koło tego chodziły. Kraków był pewnym kandydatem, mógł to dostać. Właściwie na sto... Bo wie pani, ja nie jestem... To było zadanie władz miasta, przepraszam, nie moje. Ja też się uczyłam.
Ja się też, nie, ja się uczyłam, ja tylko mówię, co ja bym zrobiła jako krakowianka. Ja bym zagłosowała 4 razy tak, no na wszelki wypadek. Ale to jakby nie o tym chcę mówić. Zresztą to samo zrobiono, rozmawiałam z prezydentem Poznania, który już miał placet na takie międzynarodowe Igrzyska Młodzieży, wielką imprezę i Rada Miasta mu powiedziała nie, prawda? I tak samo, też mi się nie chce. Też im się nie możemy, chcę. Proszę Państwa, za chwilę wrócić. Tak. No to poruszyliśmy temat bulwersujący. Przecież już zbliżamy się do części, która będzie polegała na zadawaniu pytań i rozmowie Państwa z panią Janiną Paradowską. Ale zanim do tego przejdziemy, bo zeszło na tematy krakowskie, a tu się zawsze zacznie gorąca dyskusja. Proszę Państwa, otrzymaliśmy zgodnie z założeniami organizacyjnymi pytania przysłane wcześniej drogą internetową i te chciałem teraz pani redaktor zadać, pytania od internautów, a potem państwo będziecie mieli panią Janinę do dyspozycji. Kilka pytań, proszę o krótkie odpowiedzi. Co sądzi pani o współczesnej tak zwanej klasie politycznej? To poniekąd już było, ale... Właściwie powiedziałam, uważam, że jest zróżnicowana i nie jest aż tak godna pogardy, jaką każdy 20-letni dziennikarz, nie mający pojęcia o czym mówi, jej wystawia taką złą cenzurkę. Bo najgorszy to jest ten młody człowiek, który dostaje ten mikrofon, który nic nie wie. Naprawdę, bo... Politykę powinni obsługiwać i tak się dzieje na Zachodzie ludzie z pewnym doświadczeniem. A wychodzi młody człowiek, 20-parolatek, który nic nie wie i po prostu bredzi. Następne. Który ze współczesnych polityków zasługuje pani zdaniem na miano męża stanu? Domyślam się, że chodzi o polskich polityków. Znaczy to jest. Czy taki... mamy takich? Znaczy, no był Tadeusz Mazowiecki. W tej chwili ja nie uważam, żebym mogła już... Znaczy, mam takich potencjalnych kandydatów, ale jeszcze bym nie powiedziała. Poza Mazowieckim to właściwie nie widzę nikogo, kogo bym dzisiaj określiła mianem męża stanu. Mówię, bo nie używam tej, nie chcę mówić o Bartoszewskim, dlatego, bo to jest dla mnie nieco inna kategoria, ale tak to ja uważam, że Tadeusz Mazowiecki jest nie do pobicia ciągle. Pozostali muszą jeszcze trochę popracować, żeby jeszcze sobie na to zasłużyć. No to jest dość frapujące, ale nie wiem, czy nie nazbyt prowokacyjne pytanie. Jaki wynik najbliższych wyborów parlamentarnych pani przewiduje? Nie przewiduję. Nie przewiduję, dlatego że jest... Znaczy myślę, że czy taki galimatias, czy tak wiele niewiadomych? Nie, ja myślę... Znaczy jest wiele niewiadomych. Wszystko wskazuje na to, że powinno te wybory wygrać Prawo i Sprawiedliwość, prawda? Bo nie wydaje mi się, żeby... Partia rządząca mogła, nawet jeżeli rosną wszystkie wskaźniki, jeżeli Tusk jest mistrzem w wygrywaniu kampanii, to sądzę, że jest taki klimat, przynajmniej w tej chwili, że wszystko idzie na PiS, ale u nas wszystko zmienia się niesłychanie szybko. No jednak mieliśmy ten przykład tej Ukrainy, która tak bardzo zmieniła choćby, prawda, w tych wyborach europejskich. Ja na przykład nie wiem, jak to dzisiejsze nieuchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu zadziała. Niby rzecz dotyczy Kwaśniewskich, ale w tym otoczeniu medialnym nie wiem, jak to się odbije. Znaczy w tej chwili moim zdaniem mamy równowagę, ale z takim wskazaniem na prawo i sprawiedliwość, a co dalej to nie wiem, dlatego że ja mam takie wrażenie, przynajmniej w tej chwili, ale może to jest jeszcze bardzo świeże po wyborach, że strasznie wyczerpał swoje siły Sojusz Lewicy Demokratycznej, że rzeczywiście Miller ma nad głową sufit. Ja jeszcze niedawno nie wierzyłam w to, wydawało mi się, że on jest zdolny to SLD pociągnąć, ale coś mi się wydaje, że ma nad głową sufit i nie widzę. Natomiast przybywa koalicjantów jednak
Prawu i Sprawiedliwości i to może być bardzo ciekawe rozdanie, bo być może niewiele wyjdzie z tej koncepcji wzmocnienia się Platformy poprzez sojusze z prezydentami miast. Ja na przykład przecież premiera od dawna namawiam do tego, żeby poprzeć Jacka Majchrowskiego w Krakowie, ale tam są widocznie jakieś partyjne opory. Ale na przykład w Krakowie ja się nie zdziwię, jeżeli prezydentem zostanie Jarosław Gowin. Przy rosnącej sile PiSu i przy tym, że on wystartuje, to jeśli ja PiS go poprze, jak rozumiem. PiS go poprze, tak, tak, bo oni nie mają kandydata moim zdaniem. W tej chwili jesteśmy na najlepszej drodze do tego, a te wcześniejsze badania wykazywały, że jednak on miałby tutaj pewne szanse jeszcze jak był w Platformie. Ale jakby, no widać, że jest taki, no jest taki klimat sprzyjający w tej chwili PiS-owi. Być może za pół roku będzie inaczej, ale ja taka jestem raczej dosyć sceptyczna, jeżeli idzie o możliwość wygrania przez dość osamotnionego jednak Tuska, bo właściwie on jednoosobowo wygrywa te wybory. Zresztą na komentarz po eurowyborach napisałam ostatnia wygrana Tuska. Także, bo to rzeczywiście, no on jest fenomen na kampanii, ale jak długo można? No. Nie wiem. W pani odpowiedzi przekroczyła pani nawet oczekiwania zadającego pytanie, bo pytał o wynik wyborów parlamentarnych, a pani też już zahaczyła o samorządowe, przynajmniej na prezydenta Krakowa, ale porzucamy... Nie, bo Warszawie to chyba Gronkiewicz-Waltz wygra. Znaczy nie, no pewnie... Te będą bliżej w każdym razie. Kraków, tak. Parlamentarne Kraków, dopiero za półtora Kraków roku. Kraków zrobił się bardzo niepewny w tej chwili. Moim zdaniem jedno z nielicznych dużych miast, które się zrobiło... Gdzie nie jest pewne, bo tam Poznań, tam Gdańsk, Sopot, tam... Jeśli mówimy o prezydentach, nie o radach. Tak, tak, o prezydentach mówimy. Pozostałe trzy pytania już nie dotyczą polityki, tylko pani osobiście. Po pierwsze, czy jest jakiś utwór, książka, film, przedstawienie, który szczególnie wpłynął na pani osobowość? Znaczy ja powiedziałabym tak, że jeżeli bym miała powiedzieć o jednej pozycji, to... Chyba nie. Natomiast niewątpliwie, ponieważ w czasach mojej młodości, kiedy ja uczyłam się w szkole średniej, zaczynałam studia, w Polsce pojawiła się pierwsza fala literatury amerykańskiej, czyli pojawił się Hemingway, Steinbeck, Caldwell, to całe pokolenie Faulkner, to całe pisarze i to była taka moja wielka fascynacja. Tak dla innych pokoleń to była południowoamerykańska, prawda? Literatura, która mnie już brała mnie. Ja jestem wychowana na tej pierwszej. No takim kiedyś to było Komu bije dzwon. To była taka książka, którą no, mogłam czytać praktycznie nieskończenie. No, ciągle mogę czytać Przeminęło z wiatrem oczywiście. Nawet mam ochotę niedługo zacząć czytać z powrotem. Pierwsze zdanie Scarlett O'Hara nie była piękna. To no, umiem na pamięć, prawda? Ale poważnie mówię. I sięgnęłam po to, Komu bije dzwon po latach i tego się nie da czytać. A kiedyś to mnie tak zachwycał, te dialogi z tym króliczkiem, z tym wszystkim. Boże, jak mi się to strasznie podobało. Więc powiedziałabym, że tak. Podobnie jak jeżeli idzie o film, ja niestety ja mam dużo lat, to był Antonioni. Przygoda Antonioniego na przykład, prawda? To był taki film mojej młodości, który zresztą mogę oglądać do dziś i w ogóle kino francuskie, europejskie, którego dzisiaj się nie da oglądać, prawda? Bergman? Proszę? Bergman? Bergman, ale Bergman może taki poza Siódmą pieczęcią, prawda? Która była taka, no i Kurosawa, który był taki kultowy, prawda? Wtedy. To a propos no kina pozaeuropejskie. To już bardziej potem Fanny i Aleksander na przykład, prawda? Gdzieś te rejony. A teatr, bo tutaj pada też pytanie o przedstawienie, no a przecież tak, a to chyba najbardziej ukochana pani sztuka. Ja jestem wychowana na teatrze starym i to starym z okresu jeszcze dyrekcji i Hibnera i Gawlika. Znaczy ja mnie urzeka i do dziś mam przed oczyma nigdy nie zarejestrowane przez telewizję przedstawienie. To było Jerzego Jarockiego, Boże, teraz mi uciekł tytuł, Sen o...
Cenobezgrzesznej. To było coś dla mnie, to było przeżycie niewiarygodne zupełnie, prawda, że już nie powiem tam na stadion. A życie jest snem Calderona z tym przepięknym globiszem. Jakiż on był piękny. To było w ogóle coś niewiarygodnego zupełnie. Także ja jestem na tym teatrze wychowana. Dzisiaj myślę, że najlepiej chyba gdzieś w tym nurcie mieści się Narodowy Jana Englerta, gdzie są dobre premiery, chociaż też właśnie tutaj rozmawiałam z panem dyrektorem, że ostatnio widziałam Te Dziady we Wrocławiu w Teatrze Polskim, te trzy części wystawione, pierwsza, druga, czwarta plus upiór, wiersz upiór, panie Januszu, bo zapomniałam jaki. Ponad 4,5 godziny z tych młodych, tym Michał Zadara to zrobił. I byłam zachwycona tym, jaki współczesny język wyrazu znalazł, nie tracąc ani wersa z Mickiewicza, bo przecież już tej czwartej części Dziadów to nawet ja polonistka nie pamiętałam, bo nikt z nas tego nie był w stanie przeczytać, prawda? Bo to jest monolog Gustawa, który trwa na scenie godzinę 40 minut, prawda, czy godzinę 40-45. Także ja jestem wychowanką tego teatru i tak jakoś bardzo miło on wrócił do mnie po latach w postaci takiej mojej przyjaźni z Jerzym Jarockim, który po przeniesieniu się do Warszawy, do Teatru Narodowego, po prostu jakoś tak dzwonił do mnie, opowiadał mi o tych swoich różnych przedstawieniach i tak jakoś uczestniczyłam w tym ostatnim okresie jego życia. Także tutaj te okolice, chociaż byłam teraz na bardzo pięknym setnym przedstawieniu Ślubów Panieńskich w Narodowym. Bardzo ładnie Tengler zrobił, było setne przedstawienie. I tak potem po przedstawieniu z Anią Seniuk między innymi, która jest moją koleżanką z 7 liceum z Krakowa, przypominałyśmy sobie, ja mówię, kiedy ja widziałam pierwszy raz Zemstę. Pierwszy raz Zemstę widziałam, nie pamiętam, Boże, Śluby Panieńskie. W Teatrze Słowackiego w Krakowie, nie pamiętam, w którym to było roku, ale pamiętam, że Albina grał Stanisław Zaczyk, Gustawa Kazimierz Meres, Aleksandra Karzyńska grała Anielę i nie mogę sobie przypomnieć, kto grał Klary wtedy, ale mam widok tej aktorki. Nie wiem, czy te nazwiska... Ale i tak podziwiamy pani. Czy te nazwiska jeszcze coś państwu mówią, ale w każdym bądź razie... Bo początkowo mi się wydawało, że Pietruski. Ale Pietruski to był orzeł dwugłowy w Słowackiego z Marią Malicką, która wtedy wystąpiła. I pamiętam, jak on cudownie spadał z tych wielkich schodów. To było super zupełnie. Także no takie mam różne. Pod względem teatralnym można powiedzieć, panią Janinę Paradowską kształtował Teatr Krakowski. Natomiast jeszcze dwa ostatnie pytania. Wystarczą krótkie odpowiedzi. Gdzie najczęściej spędza pani wakacje? Jak rozumiem, ktoś chciałby się z panią spotkać także w okresie nadchodzącego sezonu urlopowego. Znaczy ja w ogóle tak nie spędzam wakacji, bo nie mam ja wakacji. Na ogół nie mam jakoś, nie w sierpniu. Znaczy ja mam dwa miejsca, ponieważ ja jestem człowiekiem miejskim. W związku z tym tak, lubię jeździć albo do Sopotu, albo do Zakopanego. To jest chyba obciach, nie? Ale w Zakopanem bliżej, proszę państwa, jakby ktoś chciał w czasie wakacji panią Janinę Paradowską spotkać, to ale to z tym, do Zakopanego to jest niedaleko. Z Zakopanem to też jest śmiesznie, ponieważ ja się wychowałam w Krakowie pod Jaszczurami w towarzystwie taterników, alpinistów. Z początku tych lat 60. Nawet teraz byłam na takiej bardzo miłej imprezie syn Andrzeja Mroza, który zginął chyba w 70. roku w Alpach. Wydał taką książkę Wspomnienie o ojcu i był taki wieczór poświęcony Andrzejowi, bo to był Teatr Salamandra. Większość już Jurek Fedorowicz tam debiutował. Poseł dzisiaj. Jestem matką chrzestną jego kariery teatralnej. Ale ja z nimi jeździłam na Halę Gąsienicową, tam spędzaliśmy między innymi Sylwestra i nigdy w życiu nie byłam na Krupówkach, bo myśmy po prostu jechali
i szło się na gąsienicową, a potem jak zabrakło wina marki wino, to tam chłopcy ciągnęli tam zapałki czy coś, grali kto pójdzie do Zakopanego, nad którym wisiała ta szara plama dymu po ten alkohol, który był niezbędny, żeby obejść tam. Piotr Wojciechowski jeździł, napisał taki marsz odwetowców, jak dobrze nam, gdy los tak zdarzy, szturmować frontem gmach KC, kotlety robić z komisarzy i głośno wołać, Bóg tak chce. Tak żeśmy się wtedy bawili. I właściwie na Krupówkach pierwszy raz byłam, jak pojechałam z Warszawy na delegację. Czyli raczej Tatry niż Zakopane. Tak. Także ja po prostu od tego czasu ja lubię wejść na Krupówki. No to jest obciach, ale trudno. To na koniec pytanie najbardziej osobiste. Czy pani lubi truskawki? Lubię, ale bez przesady. Proszę Państwa, w ten sposób wyczerpałem pulę pytań, które ja przygotowałem do pani Janiny Paradowskiej, tych, które przygotowali internauci, a obecnie czas na Państwa. Jesteście wszyscy proszeni do włączenia się do naszej dyskusji. Jest pewna techniczna uwaga, mianowicie ja tutaj nie widzę, bo światło mi świeci, kto z Państwa się zgłasza, a poza tym... A, o, świetnie, teraz już widzę. Mikrofon jest? Zastanawiam, czy tu nie można... Bo... Strasznie gorące. Ja Państwa... Coś otworzyć, coś... Nie zamordowała, nie chciałam... Pani Jaino, nie będziemy Pani zatem długo eksploatować, ale może na kilka pytań jednak zechce Pani odpowiedzieć. Tak, gdyby się drzwi dało odpowiedzieć. Tam widzę jedną osobę zgłaszającą się, tu druga w kolejności. A tam trzecia. Elżbieta Wilkosz, bardzo mi miło. No, już tutaj zabrałam swój głos, do tego też wrócę. Szczerze mówiąc, nie jestem akurat wielką pani fanką. Przyszłam z ciekawości, no bo lubię posłuchać tego, co ludzie generalnie mają do powiedzenia. I to nie są generalnie pytania. Może pani to skomentować. To są takie uwagi. Wie pani... Chwileczkę. Proszę mi pozwolić. Ale chciałem tylko zaznaczyć, tak? Nie za długo, bo mamy kilka Oczywiście. Kolejnych no osób, już. Które się zgłaszały. Pierwszy raz strasznie mi się nie podobało pani rozmowa w Superstacji. Chyba to była rozmowa z panem Dudą, ale nie jestem pewna. To było po... ekshumacji pani Walentynowicz i coś zeszliście tam na sytuację, że pani Walentynowicz miała no, gdzieś tam w głowie jakieś włożone rękawiczki, papier, coś tam. Ja szczerze mówiąc nie wiem dokładnie, o co to chodziło. Ale... Dobrze. Do pani czego pani zmierza? Że... Tak, właśnie. Zmierzam do tego, że pani powiedziała, że... No wie pan, trudno. No, widocznie tam wszyscy robili jak najlepiej, żeby te osoby można było, że tak powiem, odpowiednio zidentyfikować. No więc i dla mnie no, to jest coś okropnego. Nie z tego powodu, że ja mam taki czy inny stosunek do katastrofy smoleńskiej. To jest zupełnie poza dyskusją. Natomiast jest to okropna rzecz, jeżeli ktoś, kto jest właśnie dziennikarzem, publicystą, potrafi w ten sposób odnieść się do sytuacji, no, do sytuacji pewnego bezczeszczenia zwłok. To jest jedna uwaga. Druga uwaga to było właśnie to. Dobrze, to jest Państwa zdanie. No ja przepraszam, ale ja mam prośbę, pozwólcie, bo to jest ważne, co pani mówi, ja zaraz pani powiem. Super, bardzo się cieszę. Druga sprawa to jest to, co właśnie pani zaczęła pani mówić o Krakowie. Cieszę się, że pani rozpoczęła tą rozmowę. Mnie było bardzo przykro, kiedy usłyszałam w radiu pani wypowiedź, że pani się wstydzi za Krakowian, że to referendum będzie przeprowadzone. I teraz jest mi bardzo przykro, że pani wyraziła się w ten sposób, że Krakowianom się nie chce. Krakowianom się nie chce, proszę pani. My po euro mamy stadion, który kosztuje nas 7 milionów
rocznie utrzymanie tego stadionu i praktycznie nadaje się do wysadzenia w powietrze. Dlatego, proszę mi dać skończyć, i dlatego krakowianie bali się, że zostaną im obiekty, które potem trzeba będzie... Ale ja już wiem, co pani mi chce powiedzieć. Ja zaraz pani powiem. Wie pani, co ja uważam? Ja uważam, że jednym z największych błędów, jakie popełniono, to było to, że ludziom nie powiedziano, jak wyglądała katastrofa smoleńska i jak wyglądało zbieranie szczątków po katastrofie smoleńskiej. To, co ja mówiłam, że tam wypychano policzki, żeby ułatwić identyfikację, to było jedno z najłagodniejszych, co można było powiedzieć. Ja rozmawiałam z księdzem, który zamykał wszystkie smoleńskie trumny. Jeżeli pani by chciała usłyszeć, jak wyglądają ofiary katastrofy pod Zawoją, gdzie po prostu łopatami zgarniano do worków i te worki wkładano do trumien, a myśmy sobie nagle wyobrazili, że tam, wie pani, leżały równo ułożone, przepięknie ubrane osoby. Nie, proszę pani. Ja uważam, że trzeba było ludziom mówić taką prawdę, nawet jeżeli ona była brutalna, bo to nie było bezczeszczenie. Ja uważam, że pomyłek przy tego typu katastrofie było i tak bardzo mało. Natomiast to, co zrobiono z Ewą Kopacz, która odwaliła tam taką robotę, proszę pani, że nie zazdrościłaby pani. Ja nie mogę o tym spokojnie mówić, bo trochę wiem, dlatego że opowiadali mi księża, którzy tam byli przy każdej identyfikacji i zamykali trumny. Robiłam zresztą wywiad w Polityce na ten temat. I wie pani, jeżeli potem wychodzą, przepraszam panią, gówniarze na trybunę i znieważają kobietę, która miała odwagę zobaczyć to wszystko, uczestniczyć w tym, odwagi, której zabrakło wielu paniom, wdowom, bojowniczkom dzisiaj wielkim, bo wiem, kto miał odwagę, a kto nie. Także wie pani, ja po prostu nawet nie mogę spokojnie na ten temat mówić. To nie jest kwestia bezczeszczenia. Natomiast wie pani, ja się wstydzę. Uczciwie mówiąc, wstydzę się za takie decyzje i mam prawo to powiedzieć. Tak jak pani ma prawo powiedzieć, że jest super, że jest super. Wie pani, nie ja decydowałam o budowaniu w Krakowie dwóch stadionów, tylko miejscowi radni. Niech pani zgłosi do nich pretensje, dlaczego na złość prezydentowi uchwalili budowę w mieście dwóch stadionów, bo dwa kluby miały jubileusz. No naprawdę nie ja o tym decydowałam, wie pani. A ja po prostu uważam, że ta decyzja jest decyzją tchórzliwą. Ja ją nazwałam decyzją głupią. Ja ją nazwałam decyzją głupią i się przyznaję do tego. I będę to powtarzać. Wie pani, dlatego łatwo się dzisiaj skrzyknąć w internecie i zrobić ruch oburzonych. Ale o wiele trudniej jest się przyłożyć do jakiejkolwiek roboty. I taka jest moja opinia na ten temat. Tu pan się zgłaszał, bardzo proszę. Proszę sięgnąć pod mikrofon. Chciałem zadać takie pytanie, może z pokolenia troszeczkę młodszego, starzem. Co myśli pani Janino o dziennikarstwie obywatelskim i o wszelkich ruchach bezpośredniej demokracji, które mówią, że zamiast przedstawicieli potrzebujemy delegatów, potrzebujemy ludzi, którzy będą nas bezpośrednio reprezentować, nasze bezpośrednie poglądy? Znaczy wie pan, ja mam trochę mieszane uczucia, jeżeli idzie o dziennikarstwo obywatelskie. Ja przez kilka lat uczestniczyłam w jury takiego konkursu na to dziennikarstwo obywatelskie, które pod patronatem Polski The Times, teraz to chyba Onet temu patronuje. To są głównie internetowe, bo to jest najprościej. I tak, było tam sporo rzeczy wartościowych, ale było sporo kompletnie nieodpowiedzialnych. Niestety internet powoduje taką łatwość rzucania pomówień, wywoływania sztucznych dyskusji. To było jeszcze na niskim poziomie. Ja tam nie uczestniczę w tym od 2 lat, więc trudno mi jest ocenić, ale ja uważałam, że to ma przyszłość, że to jest takie forum, które rzeczywiście mogłoby służyć wymianie opinii. Natomiast zaczęłam obserwować zjawisko, które mnie trochę niepokoi. A mianowicie, że wytwarzają się
w ramach dziennikarstwa obywatelskiego, czy wokół dziennikarstwa obywatelskiego pewne bardzo takie wąskie lobby, wie pan, nad rzecz różnych spraw i od razu przypisują sobie rolę całości, prawda, że tak jak no, w przypadku tej nieszczęsnej olimpiady ja ciągle słyszałam, my krakowianie, nie? Ja nie wiem, czy to 100%, czy coś, no i na przykład, nie, my rowerzyści, prawda? My rowerzyści, skupieni tam wokół jakiegoś portalu, czy coś takiego jednego i zaczynają jakby dyktować pewien i sposób rozmowy, i styl bycia, czy narzucać własne opinie. Ja nie chciałabym, żeby to zginęło. Natomiast, znaczy, mnie jest w ogóle trudno, ja jestem wychowana na prasie pisanej. Wie pan, strasznie mi jest trudno oceniać coś, co żyje w internecie. Bo jednak, natomiast jeżeli idzie o gazety pisane, prawda, które, no to one są w bardzo zróżnicowanej sytuacji, najczęściej niestety pod presją władz miejscowych, prawda, no bo ktoś to musi finansować. Internet tutaj daje większą wolność. One były różne te. Wiem, że pamiętam, że gdzieś tam z rejonów dolnośląskiego, na przykład sporo z różnych miast było takich rzeczywiście ciekawych inicjatyw, gdzie próbowano nie tyle, żeby wykończyć jakiegoś człowieka miejscowego, bo ja na przykład mam taki cały krąg z Tarnowa gdzieś do mnie przychodzi, tam prawdę mówiąc, czy coś, już nie pamiętam jak się to nazywa, ale to jest wszystko, żeby komuś dołożyć. Personalnie, a nie żeby załatwić jakąś sprawę. Natomiast było trochę takich spraw i to nawet skutecznie załatwianych. Także myślę, że ten patron chyba teraz Onet nie jest złym patronem. Oni to nagradzają. Ta grupa rośnie. Także myślę, że coś z tego. Jeżeli wolno jedno słówko, dlatego że ja też brałem udział jako juror w tym konkursie, tak, to patronował Onet, ale to też przed kilku laty, nie wiem jak jest w tej chwili. Natomiast mam tutaj kolegów fotografów, którzy bardzo się skarżą na to, bo to jest dla nich chyba mordercza konkurencja. I powiem, że to jest też właśnie takie ambiwalentne, ponieważ w tej chwili gro takich fotografii z różnych wypadków, niespodziewanych wydarzeń, no powiedzmy gradobicie, no, ja już nie mówię o wypadkach drogowych, katastrofach rozmaitych i tak dalej, pochodzi z takiego dziennikarstwa obywatelskiego, dokładnie mówiąc, z fotografii robionych aparatami komórkowymi. I one są oczywiście fatalnej jakości, ale mają tę jedną zasadniczą przewagę, że są na bieżąco i na gorąco. Zanim profesjonalny fotoreporter dotrze tam, żeby zrobić fotografię, to ten grat wielkości piłek tenisowych już stopnieje. A w międzyczasie TVN24, TVP Info czy Polsat News już pokażą obrazki z telefonów komórkowych nadesłane przez telewidzów. W drugim rzędzie tam pan prosił o głos. Powiedziała pani, że nasi politycy nie są tacy źli, że te 25 lat sukcesu to przecież ich zasługa. Ale z drugiej strony wspomniała pani, że dawniej było poczucie misji, a teraz jakby mniej widać. No ja takie mam wrażenie, że no trudno mieć pozytywne zdanie o świecie politycznym, jeżeli nie ma tej misji, jeżeli no z pozycji telewidza wydaje się, że te spory na górze nie mają nic wspólnego z krajem, z naszym dobrobytem czy z bezpieczeństwem kraju, że raczej głównym motywem działania wielu naszych pierwszoplanowych polityków jest interes partyjny, jest chęć dojścia do władzy. I jeżeli jest konflikt pomiędzy możliwością dojścia do władzy a interesem kraju, to wcale nie jest powiedziane, że ten interes kraju będzie na pierwszym miejscu stawiany. Znaczy wie pan, ja mówię tak. Czemu ja się przeciwstawiam? Ja przeciwstawiam się takiemu stwierdzeniu, że to wszystko jest nasza zasługa, prawda? A najgorsi to są ci politycy. Bez polityków by tego nie było, bo ktoś jednak tym krajem rządził, ktoś kierował, były różne ekipy, lepsze, gorsze.
pewne rzeczy były kontynuowane od samego początku. Proszę zwrócić uwagę, przesłaniem wszystkich rządów po kolei było, żeby nie dopuścić do nadmiernej inflacji. Teraz mamy inny problem, bo no, będziemy mieli deflację za moment. Ale w każdym razie bez względu na to, pod jakimi kto przychodził hasłami, to pewne zasadnicze linie polityczne, gospodarcze, one były prowadzone. Oczywiście była ta cała ornamentyka różna, tam wie pan, lustracje, dekomunizacja, awantury i to, ale to zawsze jest taka piana. Moim zdaniem taka polityka z misją, taką rzeczywiście, że trzeba było zmieniać, bo przechodziliśmy ten okres transformacji z jednego systemu do drugiego, ona się skończyła gdzieś w okolicach 93 roku. Ja ją kończę gdzieś tak na swój taki prywatny użytek na upadku rządu Hanny Suchockiej, który był jaki był, ale w każdym razie oni jeszcze, bo już nie Buzek, bo Buzek to niby cztery reformy, ale to już była polityka związkowa. To już były różne lobby, z tych reform zresztą niewiele zostało. To już było kierowanie przez Czaklewskiego z tylnego siedzenia. I to po prostu jest, my żyjemy wprawdzie w misie czterech reform, ale jakby się przyjrzeć, to każda była właściwie nieudana. I to niezależnie od chęci Buzka, bo akurat Buzek chciał dobrze, ale okoliczności były różne. Natomiast... A Jerzy Hausner, pani Janino, bierze już tak? Jerzy Hausner, nasz kolejny krajan. No tak, ale Hausner to porażka, ale próbował. Hausner miał wizję, bo byli politycy, którzy mieli z wizją. Ja bardzo wysoko cenię dwa rządy, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Marka Belki na przykład i ciągle im to mówię, prawda? Rządy, które może nie miały wizji, ale bardzo sprawnie porządkowały sytuację. Jan Krzysztof Bielecki miał po 5-6 tysięcy strajków dziennie, a jak mi opowiadała pani Elżbieta Suchocka, późniejsza wówczas szefowa do spraw Departamentu Budżetu, to pieniądze wpływały rano, a wieczorem musiały wyjść. Taka była sytuacja finansów państwa, że po prostu ręcznie się robiło budżet. A Belka po cichu zostawił 5 miliardów nadwyżki swoim zastępcom, prawda? Prowadził bardzo rozsądną, ponadpartyjną, niepartyjną politykę personalną. Także ja wysoko oceniam. Wie pan, to co my widzimy w mediach, no niestety jest to coraz gorszy spektakl. No ja mogę nad tym boleć, ale taki jest czas, że tak się sprzedaje polityka. Proszę zobaczyć, kto w tych mediach jest. No naprawdę mówię, że to jest operacja logistyczna, bo każdy chce mieć tych, którzy są widowiskowi, prawda? Kto się dobrze sprzedaje. Dobrze się niedawno sprzedawał Kurski, dobrze się sprzedaje Kępa, dobrze się sprzedaje ten Hoffman. No to ja mogę tam wymienić takich kilku. Czy to jest czołówka polityczna? Ale wiadomo, że jak ich się zaprosi, to się pokłócą, nie? Będzie żywo. I to o to chodzi, żeby była awantura. I to o to chodzi, żeby była awantura. Ale oprócz tego jest cały nurt polityki poważnej. No. Oprócz tego dzieje się cały nurt polityki poważnej. Z tym, że ja słuchając każdego przemówienia, z góry wiem, co się znajdzie w telewizji i politycy też się tego nauczyli. Pan Janusz też to wie, co zostanie zacytowane, najgłupsze. I oni sobie przygotowują żeby mieć tę setkę w telewizji, tak. Prawda? Ten jeden cytat, bo tak się dociera w tej chwili do opinii publicznej. No ale ja dlatego mówię, że patrzę na to z pewnym spokojem. Nie podoba mi się to, staram się robić co innego, ale... No tak to jest. Ja rozumiem zdezorientowanie ludzi, to, że oni odrzucają tę politykę, bo nawet nie potrafią. Jest taka dziennikarka, która nie potrafi przeprowadzić wywiadu, jak nie zada pytania, co ze Schetyną. No. Bez względu na to, z kim by rozmawiała, to ona musi zapytać, no a co ze Schetyną, nie? No czołowy problem polskiej polityki, co ze Schetyną, nie? No to już można, człowiek szału dostaje, jak coś takiego słyszy, no ale,
No ale tak to jest, ale politycy wiedzą, w jakim otoczeniu medialnym pracują. No i niestety oni się temu poddają, no bo to też gwarantuje sukces. No skąd się wziął sukces Palikota? No Palikot siebie wymyślił przecież, prawda? Wymyślił i trafił tam w pewną niszę. A jest bardzo inteligentny człowiek. No ja z nim lubię rozmawiać o polityce, dopóki się nie zjawia kamera. Bo jak się zjawia kamera, to dostaje małpiego rozumu, nie? No i to jest cały problem rozmowy, bo tak to siedzimy, analizujemy wszystko tak, jak trzeba. Kamera, odjazd pełny. No trudno, no w takim otoczeniu medialnym... Co te media przyjemy. Robią z ludźmi? Kto z Państwa chciał jeszcze? Proszę bardzo. Dzień dobry, Piotr Biały. Mówiła Pani, że Jarosław Gowin ma szansę wygrać wybory prezydenckie w Krakowie. Jednak ja uważam, jeśli wystartuje Pan profesor Jacek Majchrowski, to żaden kandydat nie będzie miał z nim szans, tym bardziej taki, który nie ma doświadczenia samorządowego. Ale to jest moja prywatna opinia. Ja mam do Pani trzy krótkie pytania. Niedawno w Polityce opisywała Pani sytuację polityczną w Krakowie. I między innymi Pani opisała Kraków jako miasto, gdzie jest wiele układów i zależności między Kościołem a politykami. Chociażby wspomnę... To Szostkiewicz. Tak, to Szostkiewicz. Tak, chociażby przepraszam, raz powiem spokojnie, że to kolega. Dobrze. To następne pytanie, bo to jak rozumiem, to chociażby wspomnę o kontrowersyjnej działalności Komisji Majątkowej. Czy zna Pani w Polsce jakieś inne miasto, gdzie chociaż w mniejszym stopniu jest podobna sytuacja pod tym względem, jak na przykład to wygląda w Warszawie? Następne pytanie. Czy uważa Pani, że prezydent Bronisław Komorowski może powtórzyć sukces wyborczy Aleksandra Kwaśniewskiego z 2000 roku i odnieść zwycięstwo w pierwszej turze, bo niewątpliwie realizuje ten sam model prezydentury? I czy jego ewentualna wygrana w wyborach prezydenckich w pierwszej turze może mieć wpływ na wynik wyborczy Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych? I ostatnie, naprawdę krótkie pytanie. To już były trzy. Na temat Lewicy. Pani wspominała o Leszku Millerze, że czeka go sufit. Niewątpliwie jak się słucha tego polityka, jego wypowiedzi na temat polityki historycznej, to tu widać wielki sentyment do Polski Ludowej. To są bardzo populistyczne hasła. A Palikot z kolei już najwyraźniej się skompromitował. Czy ma szansę w naszym kraju powstać formacja naprawdę lewicowa, która nie będzie miała zakorzenienia w PRL-u? Krótko, jaka przyszłość dla Lewicy? Zajmowała się tym, co powinna partia socjaldemokratyczna w sferze gospodarczej i światopoglądowej. Powiem Panu, dlaczego powiedziałam, że pierwszy raz mi się wydaje, że Majchrowskiemu, Panu Profesorowi może nie być łatwo. Dlatego, że po prostu Gowin z poparciem PiS-u będzie silnym kandydatem. Gowin bez poparcia PiS-u jest kandydatem słabym. Natomiast z poparciem Prawa i Sprawiedliwości może być kandydatem silnym. I tutaj ja nie jestem taka pewna. Do niedawna mi się wydawało, że rzeczywiście nie ma konkurenta, a to by mógł. Bo jest jednak pewien profesorski wizerunek, który może działać. To już nie mam czasu tego rozwijać. I ja uważam, że taka możliwość istnieje. Będą pieniądze, to też jest ważne na kampanię. Bo jeżeli PiS się w to włączy, to włączy się w to partyjny aparat PiS-u, włączą się pieniądze, to zupełnie inaczej przebiega wtedy kampania. I tutaj stąd moje, stąd było to, co powiedziałam. Teraz tak, jeżeli idzie o tą lewicę, bo tak zacznę od końca, bo już tam się pogubiłam w tym pytaniu. Drugie pytanie było o Bronisława Komorowskiego i jego szansę na pierwszą turę. Nie było dotychczas sondażu, który by wskazywał, że może wygrać w pierwszej turze, że może wygrać wybory w pierwszej turze. I właściwie uważałam, że to źle, dlatego, bo nie ma wyraźnego kontrkandydata nie ma w tej chwili i nie widać, bo Jarosław Kaczyński pewno się boi wystartować, nie widać nikogo, więc może, chociaż no to jednak będzie zależało trochę od tego, na ile
Znaczy nie wygrywa się dzisiaj wyborów prezydenckich bez poparcia partii, aparatu partyjnego i finansowy, i pieniędzy partyjnych, czyli na ile silnie wesprze go Platforma. Moim zdaniem w interesie Platformy jest wesprzeć Komorowskiego i to bardzo silnie te wszystkie tam rozważania, że on tam będzie własne partie, to między bajki włóżmy. Do wygrania wyborów prezydenckich potrzebna jest partia, zaplecze partyjne i finanse. Także myślę, ciekawe będą jego sondaże po tym ostatnim tygodniu, jego aktywności, bo my bardzo wiele jego aktywności nie widzimy. Komorowski jest bardzo pracowitym prezydentem. On właściwie jeździ i ściska te ręce przez cały czas. I to może procentować, notowania ma wysokie. Moim zdaniem w tym expose, w tym orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym przyjął taki dobry ton trochę z lotu ptaka, bez awantur z rządem. Także nie jest powiedziane, że tego nie wygra, chociaż na razie nic nie w pierwszej turze. Jeżeli idzie o to lewicę, to ja tak muszę powiedzieć, że ja nie bardzo wiem. Bo myśmy żyli w takim przekonaniu, ciągle nam wmawiano, że jest 30% lewicowego elektoratu. Tylko tak, część tego elektoratu zagospodarowuje od dawna Prawo i Sprawiedliwość. Część zagospodarowuje Platformę. No bo też ma zawsze takie to socjaldemokratyczne czy takie socjalliberalne, powiedziałabym, skrzydło. I właściwie Miller został z tą tęsknotą za tym PRL-em. Nie ma tam ludzi młodych, nie ma osobowości. Teraz jeszcze już wiadomo, że Kwaśniewski nie jest żadną lokomotywą żadnej partii. Żadna kampania, którą wspierał Kwaśniewski, się nie udała. Jeszcze dzisiaj po tym, co mówią, że jest przestępcą i że powinien siedzieć, co Mariusz Kamiński będzie o nim opowiadał, to już w ogóle ma duży kłopot w tej chwili. I właściwie ja długo myślałam, no ja nawet rozmawiałam z Sierakowskim, czy to środowisko tej krytyki politycznej zdecyduje się na to, żeby wyjść i zacząć coś tworzyć. Oni się nie zdecydowali. Oni się zdecydowali na to, że są fajnym klubem dyskusyjnym, siedzą sobie po nocach, toczą dyskusje. Miller w tej chwili zaprasza do jakiegoś okrągłego stołu lewicy. Z tym, że ja na razie nie widzę żadnych takich sił. No tak jak patrzę, kogo oni zgłaszają na tych prezydentów, bo wcześniej typują kandydatów na prezydentów miast w Warszawie, w Poznaniu. To jest dosyć słabe. Ludzie z pewnym doświadczeniem, znaczy tam jakby wszystkie partie mają kłopot ze średnim pokoleniem i ze zmianą warty. I wydawało mi się, że Sojusz Lewicy Demokratycznej powinien mieć najmniejszy, bo najwcześniej postawił na tych młodych, na Olejniczaka i na Pieralskiego i ma w tej chwili największy właściwie. I nie wiem, powiem uczciwie, że nie wiem. Wydaje mi się, że do najbliższych wyborów to jakoś tam Miller będzie trwał. Może się trochę Palikot odłapie, bo on takie o jego porażce to nie przesądziło nawet chyba to, że on stał się mniejszym hapenerem, czy że odszedł od tych takich antyklerykalnych, tylko że po prostu zgromadził ludzi, on szedł na te, uwierzył w tą teorię, że wystarczy 310 tysięcy głosów, więc jak mu Tusk, Boże nie Tusk, tylko Kuc na Śląsku da 100 tysięcy, nie wiem, Kalisz w Warszawie 50, a ktoś tam jeszcze. A okazało się, że Kudzu, to było wiadomo, dał mu tam 20, prawda, Kalisz w Warszawie. No i po prostu nie zebrał tych głosów na te lokomotywy. Znaczy to jakby był błąd w założeniu tworzenia w ogóle. Jak się coś tworzy po to, żeby obronić jeden mandat Marka Siwca, to tak się kończy. Ta partia powstała, przecież zaczęła się dla obrony mandatu Marka Siwca, który nie wiedzieć czemu wystąpił z SLD, prawda? I liczył, że Kwaśniewskiego. To był w ogóle jakiś ciąg dziwnych zdarzeń, nieporozumień. Także myślę, że do wyborów to nie. Czyli a propos lewicy, to jak mówiły stare panki, no future. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciał zapytać, zabrać głosy? Proszę Państwa, jeszcze jedno, ostatnie może w takim razie pytanie. Chciałem zapytać o ocenę tych 25 lat, które za nami. Polska jest końcowe krajem, pytanie na bilans. Polska jest krajem sukcesu. Chciałem zapytać, co nam wyszło najbardziej, a co nie? A co nam nie wyszło? Ja myślę, że
Moim zdaniem zbudowaliśmy zupełnie dobre instytucje. To znaczy odbywają się wybory. Nie mieliśmy nigdy, mimo wszystko działało tak jak trzeba. Ja pamiętam zaskarżenie wyborów prezydenta Kwaśniewskiego, jak była ta sprawa jego wykształcenia i ten spektakl przed Sądem Najwyższym, który orzekał o ważności wyborów. To była jedna wielka lekcja demokracji. Czyli i to ja uważam, że ten cały cykl wyborczy i system wyborczy i Państwowa Komisja Wyborcza, mimo całej tej, że ona powinna się unowocześnić i to nam się udało. Dotrzymywane są na ogół, działa konstytucja, dotrzymywane są kadencje Sejmu. Mamy kłopot nieustanny z prokuraturą, nie rozstrzygnięto tej sprawy i po prostu... Moim zdaniem ona pracuje trochę lepiej, ale ciągle źle, ale w ogóle tak generalnie ten system cały budowy instytucji, łącznie z giełdą, z tym wszystkim, tak to dobudowywano i to ja to oceniam w sumie jako zbudowane zupełnie nieźle. Trybunał Konstytucyjny, bez względu na wszystkie zawirowania, czy on jest mniej polityczny, nie udała nam się służba cywilna, niewątpliwie, nikt jej nigdy nie chciał. Od 1997 roku, jak obserwuję uchwalenie pierwszej ustawy o służbie cywilnej, niby ten korpus jest, niby ta kadra urzędnicza jest coraz lepsza, ale widać wyraźną niechęć. Moim zdaniem, powiem rzecz, która może Państwu wydać się dziwna. Moim zdaniem udał się nam również system partyjny. Dlatego, bo jednak przejście od takiego frontu jedności narodu, czyli od komitetów obywatelskich właściwie, do takiego systemu, jaki mamy w tej chwili, czyli że mamy dwie partie dominujące i mamy dwie partie lub trzy, które są mniejsze, to jest system racjonalny. Powinniśmy chyba zmienić nieco ordynację wyborczą i zrobić ją tak bardziej na wzór niemiecki. Ale w każdym razie to życie mamy ustabilizowane, to dziennikarzy to nudzi, że są dwie partie, że szczepione, że to wszędzie tak jest, jak są dwie partie, to są w sporze. Jedna wygrywa, druga przegrywa i to nie ma w tym nic, nie ma nic w tym nadzwyczajnego. Moim zdaniem udało nam się wejście do Unii Europejskiej. Tutaj jednak Polacy się bardzo popisali, bo jednak nasze wykorzystanie funduszy europejskich w porównaniu, tak jak patrzy się na inne kraje, to jest naprawdę dobrze, co zresztą widać, jak Polska się zmienia. Chyba mamy kłopot z edukacją i nie wiem, to wprowadzenie tego systemu bolońskiego, to pan Janusz by ocenił, jak to jest, ale moim zdaniem coś marnie nam z tym systemem bolońskim, że są problemy i myślę, że tak samo. Znaczy ja jestem przeciwniczką likwidacji dzisiaj gimnazjów i robienia kolejnej rewolucji w oświacie, ale wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście ciągle mamy pewne, właściwie tak można by przejść sferze po sferze. No. Ja w ogóle uważam, że generalnie to nam się udała przedsiębiorczość, bo jak już wspominałam, ten przełom roku 89 i 90, jak myśmy patrzyli, co się stanie po wprowadzeniu planu Balcerowicza, jak potem pamiętam, mieszkałam w Warszawie na Służewcu nad Dolinką przed takim samym, jak na tych gazetach ci ludzie, pięcioma paczkami zapałek, kawałek, nie wiem, trzy cebule, a potem te szczęki i to wszystko, no to serce człowiekowi rosło, jak ta przedsiębiorczość z niczego się właściwie rodziła, bo naprawdę na tej gazecie te pięć pudełek zapałek, którymi ktoś tam handlował, pamiętam do dzisiaj wszystkim, co tam ludzie wyciągało, no, a dzisiaj jednak tych firm, i to naprawdę poważnych mamy sporo, także to uważam, że to mimo wszystko to nam się udało. Media mamy wolne, telewizją jest, no ale tak właściwie, wie pan, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo tak w każdej sferze coś jest i w każdej jest jednocześnie coś do poprawienia. Czyli trochę jeszcze mamy do zrobienia. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę i bardzo mi miło, że mogłem dla Państwa poprowadzić dzisiaj kolejne spotkanie z cyklu Kod Mistrzów, którego gościem była Janina Paradowska.